Dobry wieczór Państwu, Paulina Bilińska. To jest program Republika Wieczór, a oto co dziś w programie. Bodnarowcy znowu w szale walki z praworządnością. Prokuratura postawiła nowe zarzuty księdzu Michałowi Olszewskiemu i byłym urzędniczkom Ministerstwa Sprawiedliwości. Niczego nowego tu nie ma, uważa adwokat kapłana. A Polacy dodają, ludziom Tuska i Bodnara chodzi tylko o wymuszenie zeznań. Mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej, mówił w Sejmie 12 grudnia Donald Tusk. Ale ostatni szczyt w Berlinie w sprawie Ukrainy pokazał, że polska dyplomacja pod rządami jego ekipy nie liczy się w Europie. Co ważne, dyplomacja państwa, bez którego obrona Ukrainy byłaby niemożliwa. W programie Republika Wieczór nie zabraknie wątków szpiegowskich. Po pierwsze, jedna z grup internetowych ustaliła powiązania wysokich rangą oficerów państw NATO z Rosją, a po drugie, również w internecie pojawiła się informacja, że agent rosyjskiego GRU Paweł Rubcow zabrał do Moskwy pikantne filmy z udziałem polskich dziennikarek. Polityczny spektakl Donalda Tuska i Adama Bodnara trwa. Dziś jego kolejna odsłona. Rano doprowadzono do nielegalnej prokuratury przebywającego od 7 miesięcy w areszcie księdza Michała Olszewskiego oraz dwie były urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, panią Karolinę i Urszulę, aby przedstawić im nowe zarzuty. Cel jest prosty, chodzi o przedłużenie aresztu. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że wszystkie dokumenty od samego początku są w rękach śledczych i nie ma żadnych nowych dowodów w sprawie. Przybywa za to ludzi dobrej woli, którzy cały czas modlą się za zatrzymanych oraz protestują przed aresztami. Więcej w relacji Marcina Bakalarskiego. Dziś pod nielegalną prokuraturą krajową trwał protest w obronie księdza Michała Olszewskiego oraz dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Hasła na transparentach mówią wprost: nie zabijajcie księdza, uwolnić księdza Michała. Wśród manifestujących znalazła się mama kapłana, pani Grażyna, która nie godzi się z tym, jak bodnarowcy traktują jej syna. Bo to jest moje dziecko, ja nie wiem, czy ja mam się przenieść pod więzienie, żeby zruszyć serca. Co ja mam zrobić, bo to już sił brakuje do wszystkiego. Ksiądz Michał Olszewski oraz panie Karolina i Urszula zostali dziś przewiezieni do nielegalnej prokuratury, gdzie postawiono im nowe zarzuty. Tym razem. Zamiast przestępstwa menadżerskiego mamy przywłaszczenie mienia. Nic nowego, żadnych nowych faktów. U pani Urszuli jest dokładnie to samo. Żadnych nowych faktów, żadnych nowych dokumentów, żadnych nowych świadków, żadnej nowej rzeczy. Po prostu jest wszystko to samo międlenie. Obrońcy księdza Michała nie mają wątpliwości. To jest kolejna próba obejścia postanowienia sądu apelacyjnego, który skrócił areszt. To znaczy mamy za 2 dni znowu rozpoznawanie zażalenia na tymczasowe aresztowanie i prokuratura chce zastosować dokładnie ten sam manewr, co ostatnio. Dostawić jakieś sztuczne zarzuty. W przypadku księdza Olszewskiego w zasadzie sztuczny zarzut, który ma umożliwiać dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania. Jaka więc będzie decyzja sądu apelacyjnego w czwartek? Zgodnie z prawem to jest sprawa oczywista. Tyle tylko, że w tej sprawie dzieją się rzeczy dziwne. Są bardzo mocne naciski polityczne. To jest dość oczywiste, że ta sprawa jest szkodliwa dla obecnego rządu. Więc bez nacisków politycznych w oczywisty sposób należałoby uchylić ten areszt i wypuścić zarówno księdza Michała Olszewskiego, jak i urzędniczki. Bodnarowcy dziś uniemożliwili księdzu Olszewskiemu spotkanie z żądającymi uwolnienia go ludźmi. Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! To celowa zagrywka. Tam bawiono się z nami w kotka i myszkę. Trzeba powiedzieć o tym, że dookoła budynku tak naprawdę byli manifestanci i staraliśmy się jakby dać taki sygnał księdzu Olszewskiemu, że duża część polskiego społeczeństwa go popiera, że się za niego modli i że o nim pamięta i że go broni przynajmniej w tej sferze werbalnej. Bez wątpienia ta cała sytuacja ma tło polityczne. Jest to próba tworzenia takiego wizerunku prawicy w Polsce jako środowiska przestępczego, w którym ksiądz i dwie urzędniczki to są substytutem ewentualnie jakichś pisowskich polityków, których przecież reżim Tuska obiecywał przed wyborami, że wsadzi do więzienia. Zresztą cały czas o tym mówi. No. Jaki będzie werdykt sądu apelacyjnego w sprawie tymczasowego aresztowania księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości? Tego dowiemy się w czwartek. Jednak bez wątpienia mamy do czynienia z politycznym show na zamówienie rządzących, którego celem jest zemsta na opozycji. Marcin Bakalarski, Republika.
Nowe zarzuty dla więzionych byłych urzędniczek i księdza Michała bez dodatkowych dowodów. Tak wygląda państwo bezprawia Donalda Tuska i Adama Bodnara. Sprawę komentowali uczestnicy programu Gość Dzisiaj, Danuty Choleckiej. Na ten temat wielokrotnie wypowiadał się pan Bodnar, jeszcze kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich. Znaczy podkreślał to, że ten środek zapobiegawczy jest nadużywany, że bardzo często osoby, które wobec których toczy się jakieś postępowanie, są przetrzymywane w aresztach. No i jak się okazuje, kiedy pan Bodnar z Rzecznika Praw Obywatelskich zmienia się w ministra, to niewiele się zmienia. Warto tu podkreślić, ponad że... Ponad 7 miesięcy to już trwa. Tak, są też, i to myślę, że to nie jest jeszcze chyba nawet średnia, są osoby, które w tym areszcie siedzą dłużej. Gazeta Wyborcza pisze, jest na to prosty sposób. Wystarczy, by poseł Romanowski przestał uciekać, stawił się w prokuraturze i wziął na siebie odpowiedzialność. Ja tylko dodam, że ten poseł Romanowski to był w tej prokuraturze generalnie i zeznawał. I w lipcu, i teraz był. On gdzieś tam nie ucieka. No ale to Gazeta Wyborcza uważa, że ucieka, żeby wziął odpowiedzialność. Ale to świadczy taki cytat o tym, że to jest jakiś zastaw. Czy to jest w ogóle do pomyślenia, żeby był taki polityczny zastaw, że ludzie w zastaw siedzą, żeby, nie wiem, zacząć sypać na polityków i żeby ci politycy poszli do aresztu? No to naprawdę... No ten artykuł, o którym pani redaktor mówi z Gazety Wyborczej, jest można powiedzieć takim stemplem przyłożonym na tej sprawie, potwierdzającym to, że mamy do czynienia z tak zwanym aresztem wydobywczym. To znaczy, że zarówno dwie panie urzędniczki, jak i ksiądz Olszewski mają tak długo przebywać w tymczasowym areszcie, dopóki no, nie zaczną mówić na jakieś osoby z kręgu polityków, no bo przecież nie chodzi o to, żeby pan poseł Marcin Romanowski się stawił, bo przychodził do prokuratury i były takie sytuacje po tym pierwszym uchyleniu immunitetu, jest skutecznym skądinąd, a że nie chciano go przesłuchać tylko po to, żeby zaraz po weekendzie odstawić teatr związany z zatrzymaniem, z kamerami, z poinformowaniem stacji itd., itd. To jest w państwie prawa nie do pomyślenia. Jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić, że podobna historia mogłaby się wydarzyć w sercu Europy. Zatrzymani przez bodnarowców w politycznej sprawie ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki traktowani są jak najgorsi przestępcy, choć żadnej winy im nie udowodniono. O skandalu krzyczy ulica przy milczeniu episkopatu. Poza jednym zdawkowym komunikatem trudno usłyszeć oficjalny głos hierarchów Kościoła. Dobrze jednak, że słychać głos oburzenia ludzi, którzy nie ustają w modlitwie i protestach. Jan Karandziej i Stanisław Oroń to bohaterowie antykomunistycznej Solidarności. Od kilku dni prowadzą strajk głodowy w intencji księdza Michała Olszewskiego i dwóch przetrzymywanych urzędniczek. Nasz protest służy temu, by uświadomić ludziom, do których nie dotarła ta wiadomość, co się dzieje w tym kraju, by zrozumieli i obudzili się, gdyż sprzyjanie albo milczenie wobec zła jest równoznacznym z tym, który czyni, to znaczy popieranie zła. Protesty w obronie księdza Olszewskiego są coraz bardziej widoczne. W Warszawie rozwieszono około 20 banerów o treści uwolnić księdza Michała. Można je znaleźć w internecie i samodzielnie wydrukować. Wielu zatroskanych o los kapłana zwraca uwagę na milczenie hierarchów Kościoła w tej sprawie. Mało tego głosu słychać w tej chwili, choćby w obronie księdza Olszewskiego, także... Żądałabym jakiegoś stanowczego głosu w tej sprawie. Wybitny historyk profesor Andrzej Nowak nie ma wątpliwości, że stosowanie aresztu wobec księdza Olszewskiego oraz urzędniczek ma na celu wymuszenie zeznań obciążających byłe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. Zostały wzięte jako zakładniczki, które mają poświadczyć nieprawdę albo też w każdym razie złożyć takie zeznania, które obciążą ich przełożonych. Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie troje przetrzymywanych ma pozostać w areszcie do 21 listopada. W czwartek tą sprawą zajmie się sąd apelacyjny, który może zdecydować o ich wcześniejszym uwolnieniu. Uśmiechnięta Polska od dawna atakuje także wolne media. Przykładem jest proces, który Donald Tusk wytoczył Tomaszowi Sakiewiczowi, redaktorowi naczelnemu Republiki i Gazety Polskiej. Pozwał go za słowa o politycznej odpowiedzialności Tuska za śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. Dziś odbyła się zdalna rozprawa. Redaktor Tomasz Sakiewicz wyjaśnił, że mówił właśnie o politycznej odpowiedzialności Tuska jako ówczesnego premiera. Oceniałem jego odpowiedzialność polityczną w szerszym kontekście działań zarówno wobec Rosji, jak i wobec
samego śledztwa i przygotowań do lotu prezydenta. I szereg faktów, o których mogę za chwilę powiedzieć, wskazuje na to, że rząd Donalda Tuska, czyli rząd, za który on bierze pełną odpowiedzialność polityczną, bo rządem kieruje premier, premier wyznacza ministrów i najważniejszych urzędników, doprowadził do tego, że prezydent był niedostatecznie chroniony, w sposób niebezpieczny wysłany. Stworzono ryzyko nie tylko polityczne, które doprowadziło do tej tragedii, co nie oznacza, że uważam, że Donald Tusk zamierzał doprowadzić do tej tragedii. Ja uważam tylko, że swoimi działaniami, które były zaniechaniem lub działaniem swoich urzędników, które były przestępczym zaniechaniem, bo tak to oceniły sądy w różnych instancjach, doprowadzono, a politycznie odpowiada za to premier, doprowadzono do tragedii, w której zginął prezydent i 96 osób. Gdyby nie fatalny stan państwa i działań państwa przed lotem, nie doszłoby do tej tragedii, mimo tego, że jestem o tym przekonany, że Putin zamierzał zabić Lecha Kaczyńskiego i doprowadzić. Ale gdyby nie szereg działań podjętych i zaniechań podjętych przez polski rząd, którym kierował Donald Tusk, Lech Kaczyński by żył i żyłyby mu towarzyszące osoby. O tym jestem jak najgłębiej przekonany i nie tylko ja przekonany, bo szereg dokumentów, również państwowych raportów na to wskazuje, a sądy w tej sprawie wypowiadały się i oceniły rzecz podobnie. Miałem zamiar pewną myśl przekazać. I tą myślą nie było to, że Donald Tusk świadomie uczestniczył w zabiciu Lecha Kaczyńskiego, tylko że jego działania doprowadziły do tego, że Lech Kaczyński mógł zostać zabity. I ja podam taki przykład. Dzwonek do drzwi. Widzimy przez wizjer bardzo niebezpiecznego człowieka. I uchylamy mu drzwi. Nic dalej nie robiąc. Czy nie jest to zezwolenie na to, żeby ten człowiek mógł wejść do naszego domu i zrobić krzywdę domownikom? Oczywiście można się kłócić o słowa. Czy uchylenie drzwi jest zaproszeniem, czy tylko uchyleniem drzwi? Ale dla normalnego człowieka, który rozumie język w sposób potoczny, jest to zezwolenie. Każdy by go zapytał, dlaczego mu pozwoliłeś wejść. Pozwolił, bo otworzył drzwi. Donald Tusk otworzył drzwi największemu bandycie, jakie żyje na tej ziemi, który się nazywa Władimir Putin. Otworzył mu te drzwi, zdejmując ochronę, zdejmując kontrwywiad, zdejmując status head, i sugerując, że można z nim dogadać poza plecami Lecha Kaczyńskiego. Putin dokładnie rozumie ten kod. To skoro można się dogadać, to Lecha Kaczyńskiego ma nie być. Temu służyła wizyta arabskiego, który został skazany przez polski sąd za przygotowanie tej wizyty. Otworzono drzwi do zabicia Lecha Kaczyńskiego. Czy Donald Tusk wiedział, że to się tak skończy, czy nie, to jest druga sprawa. Ja nie mam w tej sprawie zdania i nie mam w tej sprawie dowodów. Mam pewne intuicje. Natomiast ja się na ten temat nie wypowiadałem. Ja mówiłem o owych otwartych drzwiach i owo pozwolił, to było otworzenie drzwi straszliwemu bandycie. A więcej o procesie wytoczonym przez Donalda Tuska Tomaszowi Sakiewiczowi jutro w Republice. W piątek w Berlinie spotkali się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Omawiali możliwość zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuację na Bliskim Wschodzie. Spotkanie ważne, ale zabrakło na nim ważnego uczestnika. Polski. Pytany o tę sytuację szef MSZ odpowiada. Takie spotkania się zdarzają cały czas. G7, G20, nie na wszystkich formułach jesteśmy obecni. A kto zdecydował w takim razie o tym, że nas tam nie było? Czy niemiecki kanclerz? Radosław Sikorski odpowiada, zapewne tak. Przeważnie gospodarze decydują o tym, kogo chcą zaprosić. No cóż, nic dodać, nic ująć. Adrian Borecki. Czy to była decyzja Olafa Scholza, że nie było tam przedstawiciela naszego kraju? No zapewne tak. Przeważnie gospodarze decydują o tym, kogo chcą zaprosić. Słowa szefa polskiej dyplomacji potwierdzają tezę byłego prezydenta Estonii o tym, że kanclerz Niemiec osobiście miał zablokować udział Polski w rozmowach w Berlinie, ale z pominięcia naszego kraju Radosław Sikorski tragedii nie robi.
Takie spotkania się zdarzają cały czas, G7, G20. No nie we wszystkich formułach jesteśmy obecni. Ale tam nie zapadły żadne decyzje, więc ja bym nie przykładał do tego aż tak dużej wagi. Tyle, że w Unii Europejskiej Donalda Tuska miał nikt nie ograć. Ale teraz, jak widać, Niemcy, które chcą czerpać najwięcej korzyści z odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny, ograć postanowiły Tuska, który w przeszłości sam zwracał uwagę na to, że przy stole rozmów należy być. Przy tym politycznym obiedzie albo jest się przy stole, albo jest się w karcie dań. Rządy obecnej koalicji to też zauważalna zmiana nastawienia Stanów Zjednoczonych do Polski. Wcześniej kluczowi amerykańscy urzędnicy spotykali się z polskimi władzami. Teraz, kiedy przedstawiciele Białego Domu dają się na Ukrainę, co przecież odbywa się przez nasze terytorium, takich spotkań nie ma. Przekładane wizyty polskiego ministra spraw zagranicznych w Waszyngtonie, czyli widać, że Amerykanie nie traktują priorytetowo tych spraw. Podobnie jeśli chodzi o kontakty na poziomie szefa Pentagonu, szefa polskiego MON-u. One są dość rzadkie, trzeba przyznać. Minister Błaszczak spotykał się dużo częściej z Lloydem Austinem niż pan premier Kosiniak-Kamysz. To źle. Źle, że te relacje są mniej intensywne z kluczowym naszym sojusznikiem. Polska powinna być przy stole rozmów, bo to Polska na początku wojny wzięła na siebie pomoc naszemu wschodniemu sąsiadowi. Przyjęliśmy miliony ukraińskich rodzin i to przez nasze terytorium dostarczana jest cała pomoc militarna demokratycznego świata dla Ukrainy. Gdyby nie pomoc Polski, to trzeba powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, na samym początku, to nie wiadomo, jakby się potoczyły wydarzenia i czy Kijów nie zostałby zajęty, więc powinniśmy mieć świadomość tego, że to jest inna sytuacja teraz i że powinniśmy to również wykorzystać dlatego, żeby pozycja międzynarodowa, globalna pozycja Polski była taka, na jaką żeśmy sobie ostatnio zapracowali, a tak najwyraźniej nie jest. Bo to Polska i premier Morawiecki nawet w Berlinie wywierali presję na Niemcy, żeby nie byli obojętni na krzywdę Ukrainy. I po to przyjechałem tutaj do kanclerza Olafa Scholza, żeby wstrząsnąć sumieniem Niemiec, żeby zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje. Dlatego teraz Scholz nie ma moralnego prawa pomijać Polski w rozmowach o pokoju i Ukrainie, chyba że oprócz chęci zrobienia biznesu chodzi o coś jeszcze. To może być preludium do resetu o znacznie większej skali, ponieważ uczestniczył w tym również prezydent Biden. To jest przesłanie również do wyborców amerykańskich, że być może właśnie jest gotowy jakiś plan pokojowy i to mogłoby być to, co mogłoby pomóc Kamali Harris wygrać wybory. Tylko pytanie, dlaczego bez Polski? Bo jak już raz pokazała historia, kiedy pokój na Ukrainie omawiany jest bez naszego kraju, kończy się to tragicznie. Tak było w 2014 i 2015 roku. Wszystko zaczęło się od 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Wtedy, bez sprzeciwu Bronisława Komorowskiego, Putin miał zgodzić się na format normandzki, blokując w nim udział Polski. To ten format doprowadził do tzw. porozumień mińskich, przy których Polski nie było. To wojny na Ukrainie nie zakończyło, a dało Putinowi czas na przygotowanie się do pełnoskalowej wojny kilka lat później. Proces miński, przypominam, dotyczący Ukrainy w towarzystwie właśnie krajów spoza naszego regionu, no nie był pełnym sukcesem, wyraźmy się tak. Teraz przyznaje Radosław Sikorski, tylko to Radosław Sikorski w 2014 roku wymuszał na Ukraińcach protestujących na Majdanie podpisanie porozumienia. I to Sikorski wraz z Tuskiem prowadzili politykę resetu z Rosją, która wpisywała się w niemieckie interesy z Moskwą. Kiedy na bieżąco, tuż po zmianie rządu, no krytykowałem tę politykę, a pan minister Sikorski próbował jej bronić. Ale nie mówił, że realizował politykę antyputinowską, że był wrogiem Rosji, czy blokował jej ekspansję, tylko mówił, że ta polityka proputinowska była mądra, była roztropna, była dobra. Proszę państwo, sprawdzajcie fakty, bo to jest dzisiaj potrzebniejsze niż cokolwiek innego. Inaczej dacie się ogłupić tej potwornej propagandzie. A fakty są takie, że kiedy premierem jest Tusk, przy światowym stole Polski nie ma, a szef polskiego rządu co najwyżej robi to. A Scholz w rozmowach o losach Europy i świata pomocnika nie potrzebuje. Adrian Borecki, Republika.
Policja apeluje do kierowców o pomoc w ustaleniu przyczyn karambolu na Krajowej Siódemce. W piątkowej katastrofie drogowej w Borkowie niedaleko Gdańska zginęły 4 osoby. Sprawcę zatrzymano, ale trwa ustalanie przyczyn tragedii. W karambolu uczestniczyło 21 pojazdów. Według ustaleń śledczych do tragicznego zdarzenia doprowadził kierujący ciężarówką, który wjechał w stojące przed nim samochody. Śledczy wykluczyli jazdę pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Służby chcą jednak zebrać więcej informacji o wypadku. Śledczy analizują zebrane dowody i jednocześnie zwracają się z prośbą o kontakt kierowców posiadających kamery samochodowe, którzy w piątek 18 października pomiędzy godziną 23 a godziną 23.20 jechali tą trasą. Być może na nagraniu z kamery samochodowej został zarejestrowany szczegół, który pomoże policjantom w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Nagrania zbiera Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Prokuratura potwierdziła dziś, że wszystkie 4 ofiary karambolu to dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 2 ranne osoby nadal przebywają w szpitalu. Nie dość, że pędził ponad 160 km na godzinę w terenie zabudowanym, to dodatkowo jechał kradzionym samochodem, a na policyjną kontrolę zareagował ucieczką. 40-latek po krótkim pościgu został zatrzymany w okolicach Starego Kurowa w województwie lubuskim. Jak się okazało, samochód, którym uciekał, kilka dni wcześniej został skradziony w Niemczech, a na domiar złego posiadał tablice rejestracyjne innego pojazdu. Mężczyzna usłyszał zarzuty, m.in. paserstwa i niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Policyjne obowiązki nie kończą się na pracy w terenie. Śledzony jest również internet. I tak mundurowi z Otwocka niedaleko Warszawy dotarli do nagrania, na którym kierowca jechał pod prąd ekspresową 17. Również szybko ustalono dane pirata drogowego, którym okazała się 52-letnia obywatelka Ukrainy. Niebezpieczny rajd skończył się dla niej policyjnym dozorem oraz zarzutami narażenia innych na niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mamy nadzieję, że spędzają Państwo z nami dobry wieczór. Stąd prośba właśnie do Państwa. Dobrze nam w tej republice, która rozpędziła się w ekspresowym tempie, ale przyznajemy, że Państwo pewnie też to zauważyli, że tak się rozpędziliśmy, że wkrótce dotychczasowe tory okażą się po prostu za krótkie. Żeby być koleją naprawdę dużych prędkości, potrzebujemy inwestycji. Jakich? Najlepiej wyjaśnią to nasi zawiadowcy, czyli Michał Rachoń i Jarosław Olechowski. Telewizja Republika wysłała pierwsze pieniądze, za które kupujemy sprzęt, który jest w tej chwili zamawiany, ale zanim ten sprzęt dotrze, razem z dyrektorem Olechowskim chcemy Państwu pokazać, jak będzie wyglądało miejsce, gdzie znajdować się będą nasze studia. Ta przestrzeń to będzie studio numer 1. W niej będzie główna ściana LED-owa, a tam znajdować się będą już budowane w tej chwili reżyserki. A co dalej, to dyrektor Olechowski pokaże. Proszę Państwa, jesteśmy w głównym studiu, nowym studiu telewizji Republika, prawie 200 metrów kwadratowych powierzchni. No i zobaczcie, o, uwaga na kable, budowa trwa. Zobaczcie, to jest to, co jest w tym budynku najpiękniejszego. Wysokość. Bo prawie 5 metrów, nawet lekko ponad 5 metrów wysokości. Za moimi plecami reżyserki. Liczymy na Państwa wsparcie. Bez Was to się nie uda. Destabilizacja zachodnich demokracji, szerzenie rosyjskiej propagandy, a nawet wpływanie na wyniki wyborów w państwach europejskich. To ujawnione przez organizację Freedom Today Network główne cele rosyjskich służb wywiadowczych w Europie. Ale to, co w raporcie najbardziej szokujące, to udział wysokich rangą oficerów, urzędników i agentów wywiadu państw NATO. W sieci powiązań rosyjskiej agentury obok FSB, GRU czy telewizji Russia Today są osoby i organizacje działające m.in. w Norwegii, Hiszpanii czy w Niemczech. Konrad Wąż. Opublikowany przez organizację Freedom Today Network raport dotyczy rosyjskich wpływów w Norwegii, Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Grecji i Bułgarii. Ten raport jest miażdżący zarówno dla pewnych działań kontrwywiadowczych prowadzonych przez poszczególne państwa. Po prostu Rosjanie konsekwentnie od wielu lat stosowali głęboką infiltrację zachodnich służb, wykorzystując m.in. na potężną skalę korupcję. Raport ujawnia powiązania europejskich oficerów NATO z Kremlem i ich udział we wspieranych przez Moskwę operacjach w Europie. Ich celem była destabilizacja zachodnich demokracji. Rosjanie wiedzą jedno, że żeby rozbić NATO,
trzeba najpierw rozbić Unię Europejską. Rozbicie Unii Europejskiej umożliwi później działania na kierunku NATO, ponieważ sojusz natowski jest sojuszem politycznym krajów tworzących także Unię Europejską. Z jednej strony sieć rosyjskich wpływów w Europie tworzą wysocy rangą oficerowie NATO czy działające na starym kontynencie organizacje pozarządowe. Z drugiej rosyjskie agencje GRU czy FSB, a także rosyjskie media państwowe takie jak Russia Today. Ich zadaniem było szpiegowanie, prowadzenie wojny cybernetycznej, powielanie rosyjskiej propagandy, a nawet wpływanie na wyniki wyborów w Europie. Ta infiltracja była bardzo głęboka, bardzo szeroka i wszelkiego rodzaju dokumenty, poważne dokumenty analityczne czy kontrwywiadowcze pokazuje, że tak faktycznie jest. Raport ujawnia też, w jaki sposób Rosja przy użyciu tajnych agentów i pozornie legalnych organizacji skutecznie manipuluje opinią publiczną i realizuje własną politykę w krajach europejskich. Rosja uważa, że rozbita Europa, podzielona Europa, skłócona Europa, to jest Europa, która będzie działała tak, jak chce Rosja. Czyli Rosja sobie dogada się w ten czy w inny sposób z największymi, znowu Niemcy, być może jeszcze jakieś kraje. Reszta będzie po prostu tylko i wyłącznie takim tłem, w którym Rosja może robić, co chce. W raporcie nie ma ani słowa o Polsce. To nie znaczy jednak, że nasze państwo jest wolne od rosyjskich wpływów. Te zostały ujawnione m.in. przez Komisję Śledczą do spraw rosyjskich wpływów w Polsce. Istnieją podobieństwa między tymi dwoma raportami, które wskazują na szeroko zakrojone działania Kremla, mające na celu destabilizację Zachodu, w tym również Polski. Dodajmy, raport Freedom Today Net wykazuje powiązania między wysokimi rangą urzędnikami NATO, a rosyjskimi służbami wywiadowczymi, takimi jak GRU i FSB, które są odpowiedzialne za szpiegostwo i cyberataki. Komisja Śledcza do spraw rosyjskich wpływów w Polsce ujawniła m.in. powiązania z Kremlem służby kontrwywiadu wojskowego. Zgodę na współpracę SKW z FSB wydał nie kto inny jak Donald Tusk. Służba kontrwywiadu wojskowego, będąc instytucją, której jednym z podstawowych zadań jest ochrona sił zbrojnych RP przed zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych, uległa wpływom Federacji Rosyjskiej, wyrażając w grudniu 2011 roku zgodę na współpracę z FSB, bez wymaganego prawem w tym zakresie zasięgnięcia opinii ministra obrony narodowej, premier Donald Tusk nie dochował należytej staranności w sprawowaniu nadzoru nad działalnością SKW. Szczegóły dotyczące tych powiązań dokładnie opisuje też książka autorów serialu dokumentalnego Reset, historyka Sławomira Cęckiewicza i dyrektora programowego Republiki Michała Rachonia pod tytułem Zgoda. Konrad Wąż, Republika. Czar i urok osobisty to nie przestępstwo, ale przestępstwem bywa bezkresna głupota. O jej bezmiar podejrzewa niektóre dziennikarki zajmujące się wychwalaniem przymiotów uśmiechniętej Polski internauta John Bingham. Na portalu X przywołuje sprawę ruskiego agenta Pablo Gonzaleza Vel Pavlo Rubcova i jego liczne kontakty z kobietami utrzymującymi się z kreowania opinii Polaków. Michał Solarz. Zdaniem dobrze poinformowanego internauty, razem z Rubcovem do Moskwy dotarły kompromitujące nagrania o charakterze obyczajowym. Nie tak dawno media rozpisywały się o romansie ruskiego agenta z Magdaleną H., dziennikarką zaangażowaną w ataki na rząd Zjednoczonej Prawicy. Teraz w internetowej przestrzeni naświetlany jest nowy skandal z Rubcovem w roli głównej. To jest naprawdę gruba historia. Drugie koleżanki dziennikarki, gwiazdy nowoczesnej, europejskiej, uśmiechniętej żurnalistyki. Wasze kompromitujące filmy dla dorosłych z udziałem Pawła Rubcova z GRU są już w Moskwie. Miłego dnia. Nagrania, o których mówi internauta, mogą być wykorzystywane w przyszłości do szantażu, w zależności od tego, czy osoby, które infiltrował i nagrywał Rubcov, będą miały duże znaczenie w polskim życiu publicznym w bliżej nieokreślonej przyszłości. To jest coś, co wisi jak miecz Damoklesa nad ludźmi, którzy mieli kontakty z Rubcovem, bo wcale nie oznacza, że te materiały zostaną użyte tu i teraz. Jest wysoce prawdopodobne, że na tych nagraniach są osoby, które w tej chwili nie stanowią znaczących postaci w polskim życiu publicznym, ale w przyszłości te materiały mogą być użyte nawet za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Afera z Rubcovem nabrała wyjątkowego znaczenia, gdy media obiegły zdjęcia ruskiego agenta opuszczającego pokład samolotu na lotnisku w Ankarze w ramach wymiany więźniów. U podstawy schodów czekał na niego wyraźnie zadowolony sam Putin. Rubcov przed aresztowaniem realizował szpiegowską misję na terenie Polski, podając się za hiszpańskiego dziennikarza. Kiedy został zatrzymany przez służby zarządzane przez Mariusza Kamińskiego,
za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy politycy ówczesnej opozycji i sympatyzujący z nią dziennikarze krzyczeli o kompromitacji państwa, a Komisja Europejska wyraziła nawet zaniepokojenie stanem praworządności w Polsce, wstrzymując wypłaty z Krajowego Planu Odbudowy. Lewackie organizacje i ówczesna opozycja wysyłały swoje oparte na kłamstwach donosy do Brukseli, a komisja brała wszystko na słowo, bez weryfikacji. Oczywiście jako rząd notorycznie to prostowaliśmy, ale oczywiście żadnej uwagi i dementi rządu KE nie uwzględniał. Grzmiała też Wyborcza. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chwali się, że w Przemyślu złapała groźnego agenta Kremla. Wiele wskazuje na to, że sprawa może się skończyć kolejną kompromitacją polskich służb. Jak się okazało, skompromitowała się Gazeta i liberalno-lewicowi działacze. Przed uwolnieniem w ramach wymiany więźniów, kiedy rządy objęła koalicja 13 grudnia, Rubcow otrzymał nieskrępowany wgląd do swoich akt i z tą wiedzą wyruszył w drogę do Putina. Sama wymiana nie przyniosła żadnej korzyści z punktu widzenia polskich interesów. Ja jestem zszokowany, zażenowany, że sprawa Andrzeja Poczobuta, którą otworzyliśmy, nasz rząd otworzył, którego zgłosiliśmy do negocjacji, nagle zniknęła ze stołu. To było realne. Chodzi o wartości, chodzi o lojalność wobec naszych rodaków, którzy cierpią. Wiedza, którą dziś posiadamy na temat Rubcowa, nie przeszkadza, by na skrajnie lewicowym portalu OKO.press wciąż widniał artykuł tworzący wrażenie, że ruscy agenci byli źle traktowani w polskim systemie penitencjarnym za rządów Zjednoczonej Prawicy. Wielomiesięczne przetrzymywanie w aresztach osób podejrzanych o szpiegostwo powoli staje się fatalnym znakiem rozpoznawczym Polski. Nasze państwo w ostatnich latach traktowało tak nie tylko Pablo Gonzaleza, ale także własnych obywateli. Najbardziej znany publicznie jest przypadek Mateusza Piskorskiego, byłego przewodniczącego prorosyjskiej partii Zmiana. Jednocześnie ten sam portal opublikował przed dwoma dniami, w dniu 40. rocznicy męczeńskiej śmierci, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, paszkwil na temat pracy dziennikarzy Republiki, w którym czytamy. Widzowie mają zapamiętać jedną rzecz, zresztą nieprawdziwą, że Kamiński był torturowany, bo karmiono go przez rurkę. Oto pierwszy męczennik nowych czasów. Później pojawiają się kolejni. Ksiądz Michał Olszewski i Zbigniew Ziobro. Te dwie narracje w zestawieniu z interesem polskich spraw nie pozostawiają wątpliwości o moralnym poziomie twórców portalu OKO.press, dla których ważniejsza była obrona interesów agenta Rubcowa. Przez dwa lata tylko dwukrotnie zezwolono na wizytę jego rodziny. Żona po raz pierwszy mogła go zobaczyć dopiero 9 miesięcy po aresztowaniu. Mężczyźnie nie wolno także rozmawiać przez telefon. Niż sumienne i obiektywne opisanie sytuacji, w której znalazł się ksiądz Olszewski w myśl nowej praworządności. Bo to nie jest tak, że on jest złodziejem ukradł, bo on wybudował. Od stycznia mieli tam ludzie zamieszkać. Ofiary przestępstw. Michał Solarz, Republika. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze wydanie Republiki Wieczór, ale jak zawsze z Republiką warto zostać i aby móc z nią zawsze zostawać i ją wybierać, zachęcamy i prosimy o wsparcie naszej stacji, którego bardzo potrzebujemy, bo jak Państwo wiecie, to telewizja, którą tworzymy wspólnie. No i to nie jest suchy frazes. Jedną z możliwości jest przekazanie darowizny przy użyciu kodu QR, czyli tego kodu, który widzą Państwo na ekranie. Wystarczy zeskanować ten kod aparatem w telefonie i na stronie, na którą zostaniemy przeniesieni, dokonać wpłaty na dowolną kwotę. Bardzo serdecznie dziękujemy, że wybierają Państwo Republikę. My tu jesteśmy dla Państwa każdego dnia od rana, jak widać, do nocy. I ja się już tymczasem żegnam. Życzę oczywiście tej dobrej nocy i do zobaczenia.